Ja to porównuję naprawdę na equal z moim wyjazdem do klasztoru Shaolin, a umówmy się, takich rzeczy raczej nie ma. A jestem już od kilkunastu lat w rozwoju osobistym. Nie widziałam, nie słyszałam lepszego wydarzenia. Szukam słów, żeby opisać generalnie ten stan przed i po. To jest doświadczenie, które trzeba przeżyć, żeby je dobrze opisać. Takie przeszkolenie mentalne, z połączeniem w ogóle. Świetnie zabawne, bo właśnie nie robiliśmy tego na sztywno, multum narzędzi, ale też przyswojonych nie na zasadzie kopiuj, wklej, tylko się zastanów i pomyśl. Poczuj to. Robi robotę. Procesy są bardzo głębokie. Nie sądziłam, że tak głęboko mogą mnie dotknąć, poruszyć. Ten wyjazd definitywnie zmienia. Zmienia wnętrze i zewnętrze, zmienia sposób patrzenia na świat, na ludzi. Bardzo mi się podobało połączenie edukacji z wypoczynkiem, bo to rzeczywiście taka mało chyba popularna jest forma ciągle jeszcze szkoleń, także bardzo polecam. No to jest nie do opisania, to jest po prostu coś, co trzeba tylko i wyłącznie przeżyć. Miałam przyjemność być drugi raz i to było drugi raz doświadczanie niesamowitych emocji. Nie da się tego opisać słowami, to trzeba doświadczyć, przeżyć. Bo procesów jest tu w cholerę. Przyda mi się to nie tylko w pracy, ale i dla samego siebie. Trenerzy mają multum wiedzy, którą przekazują, ale potem można z nimi pójść, spędzić razem czas. To jest zupełnie inna energia. Ta energia właśnie zmienia wszystko. To jest coś, czego ja wcześniej nie doświadczyłem, mimo że sporo spędzam czasu na rozwój osobisty. Frajda jest ogromna. A jeżeli chodzi o imprezę i czas spędzony z wami? Jakby to jest rewelacyjne uzupełnienie całego wydarzenia. Czyli balans pomiędzy tym wszystkim. To jest to, że nikt nie wchodzi w rolę, każdy jest sobą. Takiego doświadczenia się nie spotyka. Mental Mind Management to jest po prostu światowy poziom. Światowy.